Cześć, chciałbym dzisiaj przedstawić nową funkcję związaną z generowaniem wykazu zmian danych ewidencyjnych dla działki, przydatną przy takich robotach jak ustalenie przebiegu granic czy też podział nieruchomości. Dla potrzeb prezentacji chciałbym podzielić działkę 1888, a ponieważ nie wszystkie jej granice zostały ustalone, to też postępowanie podziałowe poprzedzono ustaleniem przebiegu granic. W wyniku spotkania na gruncie ustalono nowy przebieg granic różniący się od tego, co mamy na mapie ewidencyjnej. Dokonajmy zmian na mapie. Te dwa punkty znalazły się w innym miejscu i okazało się, że ta granica jest tutaj prosta, bez tego zbędnego załamania. Oczywiście w tym momencie również możemy dokonać zmian przebiegu klas i użytków. Ja tego teraz nie będę wykonywał, ale każdy użytkownik może to sobie wprowadzić. Dobrze, mam nowe granice. Często w ośrodkach robota podziału wraz z ustaleniem przebiegu granic musi być etapowana i w pierwszym etapie musimy dokonać właśnie wyprostowania tutaj tych granic i powierzchni działek. W tym celu potrzebujemy wygenerować wykaz zmian danych ewidencyjnych. I teraz robimy to korzystając z funkcji obliczenia, obliczenie powierzchni i przygotowanie danych do modułu EGIB. Wykorzystamy tą funkcję. Mamy tutaj możliwość edycji zmian. Na przykład program uzna wszystkie zmiany, które były wykonane po imporcie pliku GML. To mi odpowiada, akceptuję tą funkcję. Następnie mam informację, czy chcę już od razu przejść do modułu EGIB. Tak. Po chwili uruchomi się moduł EGIB, w którym dla działki 1888 chciałbym wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych. W tym celu przechodzę do raportu. Wybieram listę możliwych raportów. Wybieram wersję, która odpowiada naszym potrzebom. Różnią się one w zasadzie szatą graficzną. Wybieram, że chciałbym wykonać wykaz zmian dla działki 1888 i klikam OK. Dostałem wykaz zmian, dzięki którym dokonam zmian powierzchni już policzonych do metra kwadratowego, ponieważ wszystkie punkty graniczne zostały ustalone. A oczywiście w stanie dotychczasowym mam aktualny stan z ewidencji gruntów, tutaj powierzchnię do ara. Na razie to zamknę, ponieważ chciałbym jeszcze pokazać drugą opcję, drugi wariant, mianowicie od razu podzielmy działkę 1888. Wybieram granicę działki, wybieram funkcję podziału. I teraz wprowadzam parametry podziału. Chciałbym, żeby linia podziałowa była równoległa do granicy działki przeze mnie wprowadzonej. Oczywiście też chciałbym, żeby powierzchnia działki nowo wydzielonej miała 10 arów. Nazwę punkty podziałowe i istotne tutaj jest, żeby odznaczyć funkcję po podziale usuń dzielony obiekt. Zapisuję nowe działki na warstwę działek ewidencyjnych i teraz zostało mi skorygowanie identyfikatorów nowych działek. Tą działkę nazwiemy przez 1, a drugą przez 2. Teraz chciałbym wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych. Podobnie jak to było poprzednio, wybieram funkcję obliczenia i przygotowanie danych do modułu EGIB. Tutaj mogę wybrać, na przykład jeśli nowe działki zapisałem na inną warstwę, tutaj mogę dokonać wyboru tejże warstwy. I przechodzę do modułu EGIB.
W tym module przechodzę do raportów. Ponownie wybieram raport, który mnie interesuje. Tym razem wykorzystuję funkcję rozliczenia automatycznego. Program mnie informuje, że działka, którą będziemy dzielić, 1888, ma inną powierzchnię matematyczną, geodezyjną, od stanu w ewidencji gruntów, dlatego będzie proponuje, aby właśnie wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych, taki przejściowy, który zmienia powierzchnię działki ewidencyjnej 1880 z 16 arów na 19 arów i 10 metrów kwadratowych, a następnie wykonuje już podział działki. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I teraz właśnie widzimy. Najpierw mamy wykaz zmian danych ewidencyjnych z przejścia z arów na metry kwadratowe już po ustaleniu granic, a następnie już tą powierzchnię po nowemu dzielimy na działki przez 1 i przez 2. W ten sposób powstaje nam kompletna dokumentacja niezbędna dla potrzeb podziału nieruchomości. Mamy nadzieję, że funkcja ta będzie przydatna, a na dziś bardzo dziękuję. Do usłyszenia.